Cześć dziewczyny! Dzisiaj przychodzę do Was z filmikiem, w którym pokażę Wam i opowiem, jak nakładać bronzer przy konturowaniu i róż, żeby nie było plam. Oczywiście użyję tutaj jednego z moich ulubionych bronzerów, jest to bronzer w kulkach firmy Mariza oraz taki róż w kolorze brzoskwiniowym, jest to numer 4 dojrzała brzoskwinia, róż matowy. No i zacznę od konturowania twarzy. Jest już na moim kanale filmik, w którym pokazuję, jak konturuję moją twarz. Natomiast powiem Wam, że będzie jeszcze jeden filmik na temat konturowania, konkretnie do różnych kształtów twarzy, w którym właśnie opowiem i wytłumaczę, na czym konturowanie polega, jak powinno się konturować różne kształty twarzy. No to zaczynamy konturowanie. Ja do konturowania zawsze używam takiego pędzelka spiczastego, dlatego że na sam czubek nakłada się odpowiednia ilość produktu, a tutaj ten kształt po bokach, czyli ten spad sprawia, że bardzo ładnie nam się wszystko rozciera. No i przechodzę do konturowania. Żeby nie powstały nam plamy, należy ruchem kolistym od zewnętrznej części twarzy do wewnętrznej robić po prostu takie koliste ruchy. Nie polecam Wam robić takiego ruchu w jedną i drugą stronę, dlatego że właśnie przez to bardzo często powstają różnego typu smugi. Więc możecie sobie robić od zewnątrz do wewnątrz. Konturowanie tutaj w stronę wewnętrzną będzie delikatniejsze. Odrobinę nos, podbródek, odrobinę żuchwy, tutaj czoło i teraz druga strona twarzy. Tak mam wykonturowaną twarz. Nie nakładałam bardzo dużo bronzera, dlatego że nie chcę wyglądać się w tym momencie karykaturalnie. I sięgam teraz po matowy róż numer 4. Taki pędzelek. Jeżeli nie macie wprawy w nakładaniu różu i chcecie zacząć właśnie używać w ogóle różu, to polecam Wam właśnie taki pędzelek jajeczkowaty, niezbyt właśnie zbity, dosyć taki luźny, żeby łatwiej właśnie się nauczyć, żeby też nie zrobić sobie właśnie krzywdy. Są te specjalne pędzelki skośne, dedykowane do róż, natomiast przy tamtym pędzelku no kusi, żeby właśnie robić w ten sposób taki ruch i przez co bardzo często przy bardzo napigmentowanych różach możemy sobie zrobić plamy. Nakładam sobie ten kolor na czubek pędzelka, otrzepuję nadmiar i również kolistymi ruchami nakładam róż, tylko tym razem od wewnątrz na zewnątrz. Pamiętajcie o uśmiechu, żeby wiedzieć, gdzie mamy szczyty kości policzkowych, tutaj pod kością policzkową i tu ta przestrzeń pomiędzy szczytami kości policzkowej a pod kością policzkową to nasze miejsce na nakładaniu różu. Więc uśmiech i malujemy. Od wewnątrz na zewnątrz. I podobnie jak w przypadku tamtego szpiczastego pędzelka, czubek nam kolor nakłada, a ruch kolisty po prostu nam i ten spad tego pędzelka nam ten kolor rozciera. I druga strona twarzy. Ok, więc tak prezentuje się twarz wykonturowana i uróżowiona. Więc pamiętajcie, jeżeli nakładacie bronzer, to najlepiej zacząć od zewnętrznej strony do wewnętrznej. Natomiast jeżeli nakładamy róż, odwrotnie, od wewnątrz do zewnątrz, dlatego że tu zawsze mocniej się rumienimy. A jeżeli chodzi o bronzer, no to wiadomo, że tu nie chcemy mieć mocnego cienia, tylko właśnie od zewnętrznej strony, czyli żeby po prostu tą twarz wyszczuplić i nadać jej cienia. Także pamiętajcie o tym. Dzięki wielkie za oglądanie, za subskrypcję i do zobaczenia niebawem w nowym filmiku. Buziaki, pa, pa!